Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywamy roleplay, czyli to, co uwielbiacie najbardziej. Nagramy sobie roleplay z mojego rancha, które ostatnio zrobiłam 1 do 1 praktycznie. Więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. I pamiętajcie o łapce w górę, powiedzmy 600 łap w górę, 600 łap w górę pod tym odcinkiem, i nagrywamy kolejny roleplay z Minecraft'a. Dobra. No to zaczynamy! Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się moimi konikami. Pokażę Wam, co robię przez cały dzień z moimi końmi. Nakarmimy je, bo muszę sianko chyba na pastwisko wymienić e, siatki, napełnić, bo pewno je już zjadły. No dobra, zakładam sobie GoPro na głowę, bo tak to nie chce mi się trzymać w ręku. Uwaga. Dobra, o, teraz lepiej. Dzisiaj przyszłam na piechotę ze względu tego, że no widzicie, nie ma mojego auta. E, no i co, dobra. Jak ja się cieszę, że mamy wiosnę lato w końcu. E, Wiosna lato, no tak, właśnie. E, konie. No właśnie, czy konie moje idą na paswisko? Haki. Nie, no to jak zwykle, jak zwykle. Dzień dobry, Wilbuś. Wilbuś, a od kiedy tak urosłeś, ty? Patrzcie, on jest prawie wy w taki wysoki jak Hakamada. Hmm, ciekawe. Yy, no dobra, otworzyliście sobie blaszaka? Świetnie. Yy, zaraz kantary, to poczekajcie, może najpierw idziemy po sianko. Ja po prostu wezmę te sianko. Kurde, tutaj widzicie, muszę skakać przez ten płot, bo sobie bramki nie zrobiłam tutaj wejścia, no trudno wezmę sobie sianko i zapakujemy je po prostu do do czego? no do siatek na pastwisku, chopamy no tu już mam bramkę super fajnie zrobioną trochę ciemno, myślałam, że tutaj żeby zrobić jakieś światło, więc jakieś oświetlenie, żeby tutaj można było jakoś normalnie pracować z tymi kolmi jeszcze mówię, że jakiś spa zrobił, komada. Co ty miesz? Co ty chmijesz? No, Siśku. Pakumiu. Aha, ona sobie poszła, a Wilber stwierdził, że idzie na pastwisko. What? Co tu robi kura od sąsiada? Kurde, kura się przedostała od sąsiada, świetnie. No, jak widzicie, ja sobie przyjechałam na wieczór, super, fajnie. Noc, super. Świetnie. Cieszę się bardzo. Jasne. No jak zwykle, tyle już się działo w y, dzisiejszym wiecie Dzień, że pod wieczór przyjechałam dopiero do nich, no i dobra Nie wiem czy sobie tutaj nie dać tego sianka Tylko jakby im tutaj zrobić hmm. Dobra, połóżmy sobie po prostu te sianko, żeby one miały tutaj O, powiedzmy tyle sianka wystarczy chyba, nie? Okej, okay, lecimy dalej Nic nie widzę, tak poza tym no, świetnie. Dobrze, słuchajcie, że tutaj y, noc szybko upływa. Zaraz będzie dzień, nie? No, tak taki świat jest skonstruowany. I to mi się podoba, nie? Dobra. Yy, już sobie tam fajnie zrobiłam, więc co? Tutaj damy też imsianką, myślę, że. Tak starczy, takie dwie kostki. No i oczywiście pod drzewem. Zobaczmy, czy zjadły pod drzewem. Yy, nie zjadły. Nie zjadły pod drzewem. No to dowalimy jeszcze jedną. Takie, o, żeby miały trzy. No i teraz mają full zapas. Wiadomo, że mają jeszcze trawkę, słuchajcie. Ale ja siana im nie żałuję. Zawsze daję więcej trochę sianka. No i tak trawka jest, żeby, żeby nigdy im jedzenia nie zabrakło, nie? Tak generalnie też Pozbywamy się wrzodów u koni. Wrzody się robią ze względu tego, jak koń na przykład nie je przez kilka godzin. I ma pusty żołądek. Dobra, wodę mają, jeszcze nie wypili. Świetnie. Co możemy zrobić? Możemy sobie konie wyczyścić. Poczekajcie, zajrzę sobie tutaj do mojej skrytki. I tak, kantar sobie weźmiemy dla hakamady. Kantarów to mamy pełno. Dobra, weźmy sobie taki i zielone dla Wipera jeszcze uwiąz. No, uwiązy to mam porozrzucane. Trzeba szukać niestety. Uwiązy się najbardziej przydają jak coś. Dobra, e, Willbuś Super, ile założyć. Kurde, Hakamada, no i nie zauważyłam cię. Okej. Okay. No i chodźcie, chodźcie, ja was tu wyczyszczę. No, przywiązać się do tego słupka. Proszę. Kurde, super wziąłem ląże zamiast uwiązać, dlatego to taki długie, takie długie jest. Przepraszam. Dobra, idź, koniu. Chodź, Wilbuś. Zapraszam serdecznie. Mam w planach też może coś poćwiczyć na Hakamadzie tu jakieś drągi, to zaraz. No, ich wiązać koło siebie to jest wyczyn, ale dobra. Nie zabijcie się, proszę. Dobra? No. Ja idę po szczotki. Idę po szczotki. Gdzie mm -hmm. ja te szczotki położyłam? O, tutaj jest szczotka, dobra. A może w nagrodę dam im jeszcze jakiegoś smaczka albo paszę. Tylko nie wiem, którą paszę. Hm. Może kostkę cukru? Kurde, cukru to słabo, no. Nie daję. Dam im słodką paszę. Albo i nie, nie. Bo w sumie to za... na razie nie, nie, nie. Na razie lepiej nie dawać im, bo jeszcze nie wiadomo co zrobią. Mamy szczotkę, sobie a wyczesiemy. Z tej strony Wilbush, dobra, pokaż nogi. Super, Hakamada od strony zadu, bo czemu by nie. Super, i gitara gra. Pięknie, teraz Wilbush, cyk. Dobra. O, słuchajcie, zaraz słońce wschodzi, no i fajnie, to się cieszę. No i super, Ancko, dobra. Mamy już słoneczko, bardzo fajnie. No widzicie, jaka pogoda to u nas jest. To jest po prostu magiczne, że tak, wiecie, z, z nocy na dzień, ale no. Kupkę zaraz posprzątam, bo oczywiście, że tutaj żeście nawalili. Hakamada, czy ty jesteś już wyczesana? O kurde, ty. Dobra, już wyczesana jest, Wilber też. Zaraz was puszczę, poczekaj. Hakamada, no puściłam cię, dobra, niech będzie. Weźmy to teraz, wszystko odłóżmy, co wzięłam. I co ja potrzebuję, tak, na hakamady. Na hakamadę potrzebuje tak, mm, siodełko oczywiście, wszystko żółte. Mm. Nie pytajcie czemu siodło esternowe, ale tak po prostu. O głowie, dzisiaj na wędzidle owiki sobie weźmiemy. No i pięknie, super. Ja nie, no nie mogę z tej kury, sąsiad tutaj po prostu, ja nie wiem o co chodzi. Tą kupę to na razie posprzątam potem. Ja wziąłam dwa razy popręg, super, zamiast owijek. Jestem geniuszem, geniuszem jestem po prostu. Dwa razy popręg wziąć, no pomylić się to świetnie. Mam takie zapasowe, wiecie. No, z przymrużeniem oka oczywiście. Koniu, dlaczego ja na ciebie siadłam? Dobra, poczekaj ty. Cie Kurde, da, Wilber, sorry. Kurde. Ja nie wiem, jak to się stało, że na Ciebie wsiadłam na chwilę. Nie mam pojęcia. Wybacz mi. Bi wybacz mi, koniu. Dobra. Hakumił. O głowie. Czapraczek. Siodełko. I owieczki. No i elegancko. Pięknie wyglądasz. Super. Ale żem skoczyła, widzieliście to? Normalnie ty w niebiosa mnie wyniosło. Dobrze. Hakumił. Zapraszam serdecznie. No, no, wychodzimy. Zobaczcie, widz, widzicie, bo to jest taki wyczyn, żeby na Hakamadzie to otworzyć. Ale to też jest takie ćwiczenie. Dobra, Haki, idziemy. Tu jeszcze planuję y, piachu trochę wysypać. Bo widzicie, jakoś tak dziwnie y, tutaj ten piach nie doszedł. Jest ziemia, ale na razie jest grząsko. Tak, wiecie, tak miękko znaczenie nie grząsko. Więc może chodzić kawałek po tej ziemi. No, widzicie, też przerobiłam z siatki i zrobiłam e, bele takie z drewna i to jakoś lepiej wygląda. No, drogi są ustawione niestety na kus, ale dobra. Na razie się rozstępujemy. No, Haki, dzisiaj widzę energiczna, zobaczcie jak idzie fajnie. Wilbuś, czy ty, Wilbuś, tam pijesz? No, zaraz coś popracujemy z Wilbuś, stopą. tobą, zobaczymy. Dobra, teraz uwaga, zrobię zatrzymanie na dosiad. Wow, Haki, brawo, super kon. No i jedziemy. Super A uwaga, z, w prawo skręcimy. Zobaczymy, czy zareaguje. No, na sam dosiad patrzcie, widzicie? Ja tutaj ręce mam. Jak widzicie ten puszczone w wodze. No i kurde, Haki, teraz na lewo. Nie no, mega. A zrobimy ustępowanie. Zobaczmy. Kurde, haki, super. Patrzcie, no ja nie wiem, gdzie ona się tego nauczyła, ale świetnie to idzie, no kurde. Dobra, i w przód. To my zostajemy mistrzami ujeżdżenia niedługo. Słuchajcie. Dobra, teraz zrobimy po przekątnej na lewo. Pięknie. Ja pierdykam, haki. Super, kol Proszę, smaczka. No tak się nawet nie odwróci, więc muszę sięgnąć, dobra. Idziemy dalej. To co, już rozgrzana, to lecimy kusem. Dobra, raz, dwa, trzy. Co? Czemu ty mnie zrzuciłaś, koniu? Patrzcie, zrzuciłam je. Jaki ciat jeden. No, zrzuciła je. Hit. Hit Hakamada. ona nie będzie kusować. I się Hrabianka wzięła. No dobra, dawaj hop. Pięknie. No. Dawaj na drągi od razu. Patrzcie, no zwróciłam już tak było fajnie, a ona kurde jej dała łydkę, a ta zrzuciła. No Haki dzisiaj tak trochę zaszalałaś ci powiem. Ale przez drągi fajnie, fajnie widzę angażuje zad, zrobimy sobie po przekątnej. No w kłusie już jej troszkę gorzej na te działanie łydek wychodzi, więc muszę tutaj wodzami się trochę wspomóc. Raz, dwa, trzy, no Wilbert niedługo ciebie też czeka takie takie jeżdżenie, no. No Webera jeszcze za wcześnie, bo on ma 3 lata. Widzicie, Hakmada w kwietniu kończy 5. To już za niedługo. Za niedługo będą jej urodzinki. Możecie pisać, co robimy, jaką imprezkę robimy w Hakmadzie na urodziny. Możecie iść w terenie powiedziałem, że rajd konny? O! rajd konny, słuchajcie. Dobra, haki. Zobaczymy, jakie, jakie ustępowania idą. Kurde, fajnie. Zobaczcie, nawet kusie daje radę. Pięknie. O, tu się, tu już. taki kus, kus, hop. No. Tu już się trochę pomyliła. Co do mojej łydki przeszła dostępa, ale. Świetnie. Dobra, jeszcze zagalopujemy na dwie strony, hop. Dobra, te drągi to na kus, ale hop. No, pięknie. Jakoś sobie poradziła, świetnie. Jeszcze sobie zagalopujemy. Na razie galopujemy sobie w kółku, bo Akamada nie jest na tym poziomie, żeby jeszcze ustępowania robić. Ewentualnie możemy koło sobie zrobić. O, na pół ujeżdżalni. Pięknie. I zrobimy sobie zmianę nogi. No i super. Zmiana nogi akurat i to naturalnie przyszło, bo ona już od śrybaką miała tą nogę jakoś taką zmieniać sobie. Hop, pięknie. O, widber tam zadu. Ustawione i się myśli, takie wytyfy, o co jest o co jest grane. Dobra, i będzie teraz zatrzymanie ze, z galopu do stój. Pięknie, Haki, super. Super koń, świetnie. Młodzież, daj, buziaczka Mua. świetnie. Super koń. Poczekaj, tutaj na matkę. Ja idę po smaczka. Idę po smaczka. Zaraz to łajno usunę. Tylko musimy hakować, dać nagrody oczywiście. No jak myślisz inaczej? Słodka pasza, właśnie. A, weźmiemy, damy, trochę tutaj, proszę. Proszę, ko... Super. Co dziś pracowałaś? Wilbert, o nie, ty jeszcze nie dostajesz. Ty się mi tutaj nie trzęp Poczekaj, haki, już ściągam z ciebie to wszystko. Już ściągam z ciebie. Oj, sorry. Już ściągam z ciebie i zanoszę do siodlarni. A co tam przez płot? Co ja się tam będę? Pięknie. Z Bibusiem nie wiem, czy coś jeszcze porobimy. Um, kurczę, ze względu na że lepiej. No widły, wezmę sobie widły. Te gówienko posprzątam. Kurde, na widły nie idzie. No, widzisz, na widły nie idzie. Ja łopatowanie. Muszę łopatować. Cały dzień łopatować. Łopatować. No, widły mam, a nie widzę tutaj tych. Torbę na zakupy nawet mam. Widzicie? No, po prostu hit. Ale łopatowania nie widzę. Nie wiem, gdzie jest łopatowanie. Nie mam pojęcia. Chyba gdzieś zostawiłam na zewnątrz. Z tego, co kojarzę. Ale nie wiem. O, uprząż sobie weźmiemy. Zobaczymy na Wilbera. Nie, widzicie, łopatowanie gdzieś zostawiłam, także że nie posprzątam. Będę musiała chyba ręcznie go posprzątać, no cóż. O nie. Fuh. No ale dobra. Bierzucam. Na razie niech tu będzie. Dobra, Wilber. Pięknie, z Wilbusiem teraz lecimy. Co? Ciągnięcie. Uczymy go przyzwyczajenie do uprzęży, do siodła, z powoli. Oczywiście, uwiązu zapomniałem. uwiąz Super. I zamiana. Do widzenia. Aki, nie ułatwiasz tej sprawy. Odsun się. odsuń się. Do widzenia. Dobra. Chodź, wilbuś. Świetnie, czy Haki sobie tam wejdzie? No patrz jaki mądry koń, no super kochana Haki Super koń, świetnie Ja już jestem tak długo u koni, że znowu zachód słońca? Nie mogę, po prostu hit, no widzicie, to jest jakiś absurd Dzień szybko mija, noc mija, no No taki, taki urok tego świata naszego tutaj niestety Dobra, super Wilper Nie no, świetnie mu idzie, zobaczcie to oczywiście musi się podrapać. Dobrze, świetnie. okej. Okay. Mm -hmm. Superber. Wiesz co? Ja odpalę sobie drona. Zobaczycie, jak to wygląda, wiecie, z drona, nie? O. Będzie się po prostu lepiej widzieć. dawaj Wilber. Pięknie. A przez drągi dasz radę? Popatrzcie, no nie chcę kłusować dzisiaj. Nie ma coś. Nie ma coś, kurde, siły i chęci. Dobra, Wilber, następny razem podpinamy sanki i lecimy, co? Mimo tego, że mamy wiosnę, prawie lato, ale cicho. Okej, okay, super, koń. Świetnie sobie poradziłeś. Poczekaj, idę po smaczka. Idę po smaczka. Na na na. na. Gdzie mamy tutaj smaczka? Wiesz co, dam ci też paszę, bo w sumie. Jak zjesz raz, to nic ci się nie stanie. Proszę. Super kono. ja, bo muszę ci to zdjąć. Dobra. Super konisko. Świetnie. No i z ujmus się po prostu tak na razie ćwiczymy, wiecie. Żeby głównie zniechęcić do pracy. No, super. Dobra. To na dzisiaj tyle. Poczekamy sobie, poczekajcie. Bo ja poczekam aż ta noc mi nie, bo mówię. Tu jest tak szybko, że ja nie wiem. No, mamy dźwię. Świetnie. To mi się podoba, nie? Wiecie, pomyślicie i zmieniacie sobie pogodę tutaj w tym życiu. Czekaj Haki, ty nie wychodzisz. Nie wychodzisz, Zenek. Absolutnie. Znowu uwiązę zapomniałam. Uwiozł, a i kantar zostawiłam, no świetnie. Gdzie jest kantar Weavera? Dobra, niech będzie. Derkę mu zarzucimy, bo... Kurde, może zimno będzie w nocy. Bo trochę mi się ostatnio trzęsł, bo coś chory był, wiecie? Wilbuś. Wilbuś! Kurde, no. Pięknie wyglądasz swoim zielonym. Pięknie. Haki, tobie też derkę zarzucić? To zaraz, 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 zarzucimy. No wiecie, czasami tak jest, że konie po prostu marzną. Uuu. Co? Haki, ty byłaś w ciąży? Hakamada, byłaś w ciąży? Dlaczego mi nic nie mówiłaś? Ela, ja tobie jeździłam. Ja za to mi jeździłam i ty mi nie dawałeś znać, że ty jesteś w ciąży z Wilberem? Wilber jest wałachem, a ty byłaś w ciąży z nim. Oj oh god. Oh no, nie. No questions, no questions Co tu się wydarzyło? Wilbert, dlaczego? Ja nic nie wiem, że ty jesteś ogierem. Albo coś po prostu się wydarzyło, ja nie wiem. Ale śrebaczka mamy, hakamana! Hit! Nie, no, to po prostu jakiś absurd. A Kamada? Nie. Czy wy co widzicie? Ni stąd, ni zowąd. Ja nawet nie wiedziałam, że ona jest w ciąży. I ona ma źrebaczka z Wilberem. Co jest grane? Nie no. To musimy to uczcić po prostu. Dzień dobry, koniu. Ale jaki... Ładnie ciemno gniady wyszedł. No, super koń. Ciekawe, jaki jak będziesz, jak urośniesz. Nie, no, Hakomoda, czyli zostałaś y, przedwcześnie mamą. Super. Gratuluję, Haki. Gratuluję. Jestem bardzo zaskoczona, no, że mi nie powiedziałaś w ogóle, że jesteś w ciąży. Nie było widać. Zobaczcie, cały czas była taka fit. No, to jest jakieś przeznaczenie, słuchajcie, przeznaczenie. Dobra, teraz tym bardziej musimy derkę założyć. Kurde, ciekawe czy da się źrebaczkowi, bo on tak się z linacka urodził Ale jaja, no to jest po prostu hit, hit e, Dobra, gdzie ma Hakama swoją derkę? Tu ma Zobaczymy, może źrebaczkowi też się da derkę założyć, w co wątpię Nie, w dzisiejszym vlogu widzicie, wydarzyło się za dużo, za dużo Za dużo się wydarzyło Proszę haki nie, źrebaczek nie chcę. Kurde, Haki! Co mi dębujesz tutaj? Co mi dębujesz? No proszę! Chyba, sygnały pomyliła. Kamada. Nie no, Haki urodziła źrebaczka. Co jest grane w ogóle na moim ranczu? No i mamy trzeciego konia. Ni stąd, ni zowąd. Wilber okazał się ogrem. Nie, Wilber to ja wam uczę cię odizolować od Kamady. Jak ty będziesz jej źrebaki robił, ja podziękuję. Bo ja potem będę musiała je sprzedawać. Bo jak urosną, żebyś ich nie chcący tam nie ten. Będzie kazirostwo potem. Normalnie. Dobra, kończymy. Słuchajcie, kończymy dzisiaj tego vloga. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek podobał. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja teraz będę musiała do weterynarza dzwonić. Żeby tutaj Zierbaka oglądał, bo ja nie wiem o co chodzi. Ja akurat Madzie jeszcze jeździłam. Żeby nic mu się nie, nie stało w ogóle. Hit, hit sezonu. Dobra, takim akcentem kończymy. Pa, pa dzięki, że jesteście. Do następnego.